Fuski. Witamy w drugim dniu wieczoru z Kremlinką, weekendu z Kremlinką. Dzisiaj dwa materiały, top 10 za moment, a po top 10 live będę odpowiadał na pytania i powiemy sobie na temat tematu tygodnia, tematu bonusowego, czyli siły Syberii 1 i siły Syberii 2. Dosyć ciekawy artykuł pokazał się na Moscow Times. Ja spróbuję przybliżyć ten artykuł, powiedzieć jak to wygląda i jakie w tym momencie wyzwania stoją przed Rosjanami, bo wygląda na to, że Siła Syberii 1 przestaje być rentowna, jeżeli kiedykolwiek była, a Siła Syberii 2 odchodzi do Lamusa, jeżeli chodzi o najbliższe plany. Jednocześnie dzisiaj będziemy rozdawać kubki a więc jest możliwość słuchajcie, wzięcia udziału w konkursie Kremlinki i pierwsza część będzie teraz, a druga w wieczornym live'ie, gdzie będę odpowiadał na pytania. Pierwsza część, wieczór. A teraz słuchajcie, przechodzimy powoli do top 10, top 10 dzisiaj z Maćkiem Lisowskim. Zapraszamy na Materiał. Dzień dobry. Witam Maćku, cześć, cześć. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich w trudny niedzielny poranek majowy. Moi drodzy parafianie, chcieliśmy was, powitać po dłuższej nieobecności, w ostatnim czasie było tak wszystko przetykane różnymi rzeczami, ale jesteśmy. I jest top 10 wieści z Rosji. Parę rzeczy, które no, chyba mogą nas nieźle, nieźle uradować. Z tego co wiem, jeszcze dzisiaj będziesz robił live'a, który rozbije już na atomy pewne rzeczy, więc... Będzie coś. Tak, dosyć końcówka. specjalistyczny. Zapraszamy również na materiał, na Kremlince. Siła Syberii. Powiemy sobie o pewnych szczegółach, które się nie przybijają do polskiej pracy. A szkoda, bo tylko widzimy szczyt góry, a pod szczytem jest kupa. I to chyba tak dosłownie, bo wygląda na to, że. Będą problemy w najbliższych latach, jeżeli chodzi o realizację podstawowego, w tym momencie, kontraktu, a tak naprawdę kontraktów dostarczania gazu do Chin. Powiemy sobie, jak to wygląda. A my, słuchajcie, zaczynamy oczywiście od dzisiejszego zestawienia. Tak, jak co tydzień, 10 miejsc od miejsca 10 do miejsca 1. I na miejscu dziesiątym coś, co chyba się już od ponad roku przewija. Mamy tutaj już oficjalną wypowiedź władz fińskich, które oskarżyły Rosję o zakłócenia sygnału GPS. Tak i co więcej, to już nie jest tylko jedno miejsce, z którego te zakłócenia się wydobywają. Przeprowadzili, no, nazwijmy to już rzetelnym śledztwem i jasno wskazali, że jedno z tych miejsc znajduje się w. Królewcu, drugie w rejonie Sankt Petersburga. A jest to na tyle niebezpieczne, że część linii lotniczych zaprzestała lotów w obszarze tych intensywnych zakłóceń, uznając je za niebezpieczne. Również ubezpieczyciele, oczywiście, swoich parę groszy do tego wszystkiego wrzucili. Więc sprawa jest poważna. A takie pytanie hipotetyczne, oczywiście, jeżeli byłaby awaria samolotu i te zakłócenia, znaczy awaria byłaby spowodowana tymi zakłóceniami. Czy wiesz, jak wygląda w tym momencie, wyglądają te roszczenia? No bo tutaj rozumiem, że można by wysunąć roszczenie wobec państwa rosyjskiego, tak? No zdecydowanie, i regres skoro, robić. skoro są dokładne dane wskazujące na miejsce emisji, yy, szerokość pasm oraz można przetłumaczyć, na co to miało wpływ, a zwłaszcza w przypadku, gdyby doszło do nie daj Boże tragedii i przez to byłaby trudność z określeniem dokładnie miejsca zdarzenia, czego skutkiem byłyby yy, utrudnione kwestie związane z ratownictwem, zwłaszcza morskim, to tu by już było naprawdę grubo i... No Rosja testuje intensywnie odporność i tolerancję krajów europejskich w tym zakresie. W dużej mierze odbija się to nad krajami bałtyckimi, nad nami. Kraje bałtyckie mają na myśli Litwa, Łotwa, Estonia. I są też takie obawy, że jest to przykrywanie jakichś istotnych ruchów rosyjskich wojsk. I tu, jak ja ostatnio zadałem pytanie, czy jest możliwe, czy ktoś ma potwierdzenie tego, że no, chodziło o dużą ilość 35 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy mieli trafić bez ciężkiego sprzętu do obwodu królewieckiego? To w tej chwili potwierdzone na pewno jest, że pojawiło się 15 tysięcy, więc coś jest na rzeczy, gdzieś przesuwają pewne jednostki, dokonują. Próbnych wyjść różnego rodzaju dziwnego sprzętu w morze, na przykład kutrów rybackich, na których jest jakiś sprzęt właśnie do jamingu, czyli zakłócania, i sprawdzają zarówno reakcje krajów na to, jak i to, jak daleko są w stanie wysunąć tego typu elementy oddziaływania. Więc cały czas Rosjanie tutaj mocno niepokoją kraje basenu Morza Bałtyckiego, i oby nie doszło przy tej okazji do żadnej tragedii, ale rzeczywiście. Na pewno mogłyby być jakieś istotne roszczenia prawne i materialne w stosunku do Rosji, tylko że mam głębokie przekonanie, że Rosjanie się kompletnie tym nie przejmą, argumentując, że skoro świat postanowił zatrzymać ich kapitały, zamrozić za granicą, to oni się tym nie będą przejmować. Tak, no bo tutaj mamy też informację, że w, dwa tygo w zeszłym tygodniu, znaczy w tym miesiącu Dwa samoloty musiały, musiały zawrócić z Helsinek, ponieważ były tak duże zakłócenia. Natomiast no, w którymś momencie to może też doprowadzić do jakiejś właśnie awarii, czy nawet tragedii, bo rozumiem, że te zakłócenia mogą spowodować, że te samoloty, no ich, te systemy, tak, mogą niepoprawnie w tym momencie działać. I następne pytanie, jak Rosjanie się tłumaczą? Bo tutaj ja widziałem, że oni tłumaczą się, że to jest próba ochrony ich obiektów, tak? Tak, zagrożenie dronowe i oni muszą w tym momencie chronić swoje obiekty. To, że są te obiekty w obwodzie królewieckim odsunięte od frontu, nie ma znaczenia dla Rosjan w tej sytuacji, tak się to tłumaczą. I ten poziom bezczelności u nich jest permanentny w ostatnim czasie. Zresztą zawsze był. I dopiero ostatnio, w ostatnim czasie Europa, poczynając od Macron, zaczyna do nich mówić takim samym bezczelnym i zero jedynkowym językiem, i tu jest widać pewien szok Moskwy z tytułu tego, że ktoś mówi do nich takim językiem, jakiego oni zawsze używali. Ktoś zaczął w końcu reagować. Na ich zachowanie w adekwatny sposób, i tu jest pewne zdziwienie, aczkolwiek to bynajmniej nie powstrzymuje ich w tych dalszych działaniach. Pamiętajmy też, że nowoczesne lotniska, wiele z nich ma różnego rodzaju systemy wspomagania lądowania, na przykład w trudnych warunkach pogodowych, atmosferycznych. I jeżeli właśnie taka sytuacja była i te samoloty, w związku z tym załogi, kapitanowie tych samolotów nie zdecydowali się na podjęcie ryzyka lądowania w warunkach takich zakłóceń. Oraz w takich warunkach pogodowych, to ja się wcale temu nie dziwię. Można stracić licencję, no tak, że. Tak, no bezpieczeństwo można stracić. jest tutaj tak ważniejsze, bo strata życia jest jednorazowa, tak, natomiast y, strata pieniędzy, no można pewnie to odzyskać. Y, my przejdziemy do miejsca dziewiątego. Na miejscu dziewiątym informacje dotyczące kwietnia. Y, mamy najnowsze dane Keplera dotyczące eksportu LNG do Europy. I to są dane, które pojawiły się przed tymi albo w trakcie zapowiedzi 14 pakietu sankcji, który miałby właśnie dotykać LNG. Powiedzmy, jak to wygląda. Rosja w kwietniu wyeksportowała 2,84 miliona ton skroplonego gazu, z czego, słuchajcie, do Europy trafiło 46% całkowitego wolumena. Natomiast, jeżeli chodzi o Azję, gdzie tutaj Rosjanie chwalą się, że większość tego gazu trafia, nie jest to prawda, do Azji trafia tylko 1 trzecia, LNG 34%, natomiast 20% to są inne kierunki niewymienione. I tutaj, oczywiście, jeżeli spojrzymy na szczegóły, to tak naprawdę mamy jeden projekt, to jest Yamał LNG który stanowi 95% dostaw tych europejskich. W przypadku Azji, no to mamy jeszcze tam Sahalin, tak. Łącznie, słuchajcie, do portów Unii Europejskiej wysłano 1,3 miliona ton skroplonego gazu ziemnego, a do Azji niecały milion ton. No i jeżeli chodzi o ten odbiór azjatycki, to Sahalin 2 stanowi 93%, tak tak jak mówiliśmy. Pamiętasz mniej więcej, jak to się kształtowało wcześniej ilościowo? Bo czy to jest nadal podtrzymanie pewnych zdolności, czy jednak spadek, czy wzrost? Ze no, wzrost nie wierzę, ale... Wiesz co, to jest delikatny wzrost, można powiedzieć, o, jeżeli chodzi tak. o LNG ale taki na poziomie stagnacji tak no bo jeżeli porównujemy sobie ten kwiecień z marcem no to mamy spadek w stosunku do marca ale jeżeli sobie porównujemy od stycznia do kwietnia 2024 no to mamy słuchaj w stosunku do zeszłego roku Dokładnie 11,5 miliona ton, i to jest różnica 3%. Ja swego czasu mówiłem, że oni będą tak na granicy możliwości, bo są granice możliwości przede wszystkim transportowe około 4%. Oni więcej no tak, to... nie mają jak za bardzo przetransportować, tu jest to wąskie gardło. Bo jeżeli chodzi o klientów europejskich, to ci klienci z chęcią wzięliby ten rosyjski gaz, bo pamiętajmy, że tam nie ma sankcji, a więc szczególnie na LNG, no tu się wybija jedna firma Totals, Total oni no. w różnych tak, w różnych konfiguracjach biorą, również Hiszpanię tak, no, Włosi też Shell pamiętajmy, że ten gaz rosyjski on jest też z rabatami pamiętajmy, że to też są umowy te wcześniejsze Ponieważ te firmy, na przykład jak Francuzi, no byli w różnego rodzaju konsorcjach, tak? jeżeli chodzi o ten na przykład Yamaha, i oni mieli odpowiednie z tego tytułu ceny, które były, że tak powiem, konkurencyjne w stosunku do innych kierunków. Natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o gaz LNG, no to tutaj Amerykanie, tak, Amerykanie ponad połowę dostarczają do Europy. Jeżeli chodzi o Rosję, no to jest, jeżeli chodzi o LNG, drugie miejsce i to stanowi 17% tak tych dostaw. Natomiast prawdopodobnie się to zmieni już niedługo, dlatego że w ramach 14 pakietu sankcji planowany jest zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w europejskich portach oraz środki dodatkowe wobec Nowateku. Tak, Nowatek już dostał sankcje te amerykańskie, Europejczycy szykują się do swoich sankcji. Była dyskusja, żeby zablokować zupełnie ten gaz LNG już w tym roku. Nie udało się przeforsować tego w Unii Europejskiej. Natomiast tutaj politiko, no ja wiem, że to jest politiko i trudno się na nich powoływać. No ale podają, że według nich, według tego najnowszego projektu, który zostanie upubliczniony, za tydzień, w piątek, ma być właśnie zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w europejskich portach, co według szacunków KREA spowoduje straty, jeżeli chodzi o, o Rosjan, do krajów pozaeuropejskich 1,8 miliarda euro, a do wszystkich krajów 2,5 miliarda euro. Nie wiemy do końca, jakie będą te zapisy dotyczące Nowateku i których projektów, natomiast no, tam możemy się spodziewać następnych strat. Jedna rzecz jest bardzo istotna, bo wydaje się, że to jest taki kompromis, który ma spowodować, że te ceny gazu w Europie się nie zwiększą, no i głównie chronić tutaj te duże firmy. Francuskie, hiszpańskie, tak. Natomiast. Które sprowadzają ten gaz. Natomiast, w takiej, jeżeli się temu przyjrzymy, to diametralnie zmieni model biznesowy Nowateku. Dlatego, że w tym momencie nie będą mogli korzystać z tych europejskich portów do przeładunku i do zmian. I będą musia, musieli mając ten Jamał przesyłać ten gaz z tych portów pierwotnych do portów docelowych. No jeżeli to będą porty azjatyckie albo porty nawet afrykańskie, no to zwiększa, zwiększa dosyć mocno koszt. No mnie w tym wszystkim zastanawia kondycja instalacji do, skraplia, do skraplania gazu ziemnego, żeby zrobić ten LNG, mhm. w, w rosyjskich portach głównie, tak? No bo one są wtedy te instalacje A. tam, żeby skracać czas i koszty. Po tak długim czasie od wycofania się Merska, znaczy Linde oraz tej drugiej firmy, która im dostarczała tę te technologię, jak długo jeszcze. Te instalacje będą działały poprawnie. Wiesz co, według mnie i według tych danych, to częściowo jest support niektórych rzeczy. Nie ma tych nowych, ale to jest bardzo ograniczony. No i to jest, to jest dobre pytanie. Raczej, wiesz co, no tutaj jest taka chęć, żeby powoli wygaszać Rosjan, ale bardzo, bardzo powoli. Tak, żeby samemu sobie nie zaszkodzić, tak? No i w razie czego, żeby technologie alternatywne źródeł energii zdążyły wejść na odpowiednio wysoki poziom. Tak, tak można no powiedzieć, że w się... tym roku. Wiesz, dlatego w ogóle zaczęły się te dyskusje na temat zakazu na Rosjan, bo jeszcze powiedzmy, pół roku temu czy rok, one były niemożliwe, natomiast ponieważ sytuacja na tym rynku gazu jest niezwykle na ten moment dobra, Natomiast no tutaj też wszyscy są ostrożni, żeby się nie okazało, że wiesz, że przed zimą. Mhm. Teraz mamy już lato, idzie nie, natomiast żeby przed zimą się nie okazało, że jednak ten gaz rosyjski LNG też byłby potrzebny. Pewnie, jeżeli by Amerykanie uruchomili te nowe projekty, natomiast oni uruchomią dopiero je w 2026. Prawdopodobnie, no bo mamy to opóźnienie związane z tymi. zmianami prawnymi, jakie zrobił Joe Biden. Tak, dokładnie tak, a więc to się wszystko jak gdyby opóźni. Zobaczymy też, jak, kiedy Afryka wystartuje z tymi swoimi. No też prawdopodobnie, może tu 2025, nawet. A więc wiesz, z jednej strony, no mamy Katar. No Katar ma bardzo ambitne plany, no ale jak to jest zwykle palany, tak, no może się okazać, że te plany nie zostaną, bo oni już w przyszłym roku, tak, chcą dosyć mocno zwiększać te dostawy, i to głównie właśnie na Europę. A więc pamiętajmy, że tak, z jednej strony, można mówić, od, odetnijmy ten gaz rosyjski w porządku. No ale musimy mieć jeszcze te dostawy ja bieżące, tak, żeby to się zazębiło, tak, żeby nie było sytuacji takiej, że wiesz że powiedzmy w którymś miesiącu trzeba będzie dosyć mocno korzystać z tych magazynów gazu. Tu widzimy o, też że Rosja to... robi wszystko żeby utrudnić sytuację, no bo te instalacje na przykład na Ukrainie magazynów gazu są, atakowane. są mocno atakowane, jest zniszczona ta e, infrastruktura naziemna. Ona e, wymaga naprawy. Yy, oczywiście same magazyny no trudno jest je zniszczyć no bo one są na dosyć dużej głębokości i nie wiem czego ty już możesz bardziej wiedzieć czego należeli, należałoby użyć natomiast chyba one są bardzo trudne do zniszczenia natomiast no jeżeli chodzi o sprężarki, przepompownie różnego rodzaju instalacje te zewnętrzne no to one po prostu przy pierwszym lepszym pożarze ulegają zniszczeniu no akurat Rosjanie wiedzą sami po sobie, że te sprzęty, takie jak sprężarki, pompy i tym podobne, są no, najważniejsze w tym momencie i nie ma ich w takim dostępie i z takim szybkim dostępem, jak wymagałaby sytuacja na Ukrainie, żeby to wymieniać. Po drugie, owszem, zniszczenie takich kawern gazowych, które są przykryte. Naprawdę, takimi potężnymi betonowymi korkami, nazwijmy to tak w przenośni, porównywalnymi co najmniej do powłok elektrowni atomowych. Wiele, wiele metrów zbrojonego betonu to nie jest łatwe, więc skupiają się na niszczeniu tego, co jest widoczne. Jest, chociaż jest wymienne, ale nie jest tak łatwo dostępne i nie tak szybko. Pamiętajmy też, że to jest cwane, ponieważ. Wiele krajów, łącznie z tym, że Polska swego czasu tak robiła, wynajmują pojemności w tych magazynach gazu na Ukrainie i atak na te y, 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 instalacje magazynowe tak naprawdę dotyka grupy krajów, a nie tylko Ukrainy. I to jest mhm. w tym akurat dla Rosjan pozytywne. Tylko że pani nie zapominajmy, Rosjanie mają swoje problemy, bo część ich instalacji znajduje się w strefie czego? No, zamarzania, kry i tego wszystkiego, i są uzależnieni od lodołamaczy, których używają. Jeżeli się okaże, że nie będą mogli do wielu portów, do których te lodołamacze bezpośrednio pływały, dostarczać, to to ich naprawdę też mocno obciąży dodatkowymi kosztami. Znaczy, wiesz, zaczyna się taka gra właśnie kosztowa ze strony Europy. Bo pytanie jest, gdzie oni mają dostarczyć ten gaz i czy to jest w ogóle sensowne, tak? czy to jest opłacalne kosztowo. tak? Pamiętajmy, ja będę mówił o tym wieczorem, w przypadku na przykład Chin, LNG, ceny rosyjskiego LNG w stosunku nawet już do tych cen europejskich, gdzie tam jakieś kontrakty były negocjowane niby trochę lepsze, to jest 28% zniżki. No to teraz... I wiesz, to pytanie jest, no jeżeli oni mieliby z Bałtyku wpłynąć 25 dni czy 30 dni do tych chińskich portów i jeszcze dawać rabat w stylu 30%, no pytanie jest, czy to ma w Zaczy ogóle tak. sens, tak? Ja uważam, że Chiny to poświęcenie ze strony Rosji są w stanie zaakceptować. No pewnie tak, pewnie tak. Natomiast następne, wiesz, policz sobie, tak, bo tu już chodzi, taką prostą matematykę: liczba gazowców, które docierają do portów europejskich, razy trasa i te, te same gazowce, no bo one są skończone, tak? Jest ich powiedzmy tam kilkanaście. Jeżeli teraz te same gazowce mają trafiać do portów chińskich, gdzie mamy. No jeszcze nie wiadomo, czy mogą płynąć, które płynąć, bo może będą jeszcze jakieś musiało To swoją drogą, Z tak już Słucheski, wtedy się robi do... 45 <laughs> dni, tak? No, zamiast dwóch, trzech dni, 45 dni, tak, czy nawet jednego dnia w przypadku niektórych portów, no to zaczyna się robić prosta matematyka, ile może rocznie przypłynąć na takim. A ile można obsłużyć na rynku europejskim? Tu ogólnie coraz bardziej wychodzi, o tym też będę mówił wieczorem, wychodzi ten problem, że cały biznes rosyjski był przystosowany do Europy. I teraz to wszystko zaczyna trochę tak trzeszczeć w szwach, bo to się ładnie mówi przekierować się na Azję, ale to są też koszty i te koszty co niektóre nie widać ich od razu, a dopiero wychodzą po roku, dwóch, trzech, tak. Że nagle ja się okazuje, zarezykuję... że. Mhm. Słuchaj, oczywiście, czynnik czasu nie zapominajmy. To się tego tak od razu nie da zrobić, zwłaszcza na odpowiednie wolumeny. Natomiast ja mam takie podejrzenie, że największym wygranym tego zagadnienia będzie Katar, ale nie dlatego, że on dużo produkuje gazu, tylko dlatego, że on jest wielkim handlarzem gazu. Tak. I chyba Rosjanie nie będą mieli innego wyjścia. Jak przeliczą te wszystkie koszty frachtu, to po prostu byle dostarczyć w strefę kontroli, że tak powiem. Też zobaczymy, Kataru, tak. Zobaczymy, gdzie co on będzie. To przebręduje mm -hmm. i. Tak, zobaczymy I też, co będzie. Na, u nich. na Bliskim Wschodzie, bo tutaj jeszcze mamy Izrael, nie powiedzieliśmy. Mamy Turcję, która chce wejść z gazem swoim, z Azerbejdżanu, też z rosyjskim przy okazji, też LNG. A więc to się wszystko może pozmieniać już na jesieni, i może się okazać, że te projekty. Znaczy, w najgorszym, najgorzej mają te nowe projekty na ten moment, bo to są duże projekty Gazpromu i Nowateku, bo na ten moment nie ma potencjalnych klientów. Bo no, o ile istniejący jest... jamał, jeszcze mogę sobie wyobrazić, że to przez powiedzmy rok europejczycy będą brać, no to w te następne projekty mi jest mi trudno sobie wyobrazić, że takiej ilości będą potrzebne. No rzuciłeś jeszcze jedną rzecz, czyli sam Gazprom, który ostatnio ogłaszał wyniki, które jak dla mnie wyglądają jak spod kciuka wpisywane w różnych miejscach pozycji do tabelek, bo są... No, wiarygodność tego sprawozdania finansowego, fragmentów jego ujawnionych jest dla mnie problematyczna, albo żadna, nawet bym powiedział. Także Gazprom naprawdę popłynął strasznie na tej specjalnej operacji wojskowej. No wiesz, największa strata w historii, tak, prawie 7 miliardów dolarów. A to nie koniec problemów, tak jak mówiłem, zrobiliśmy komentarz, odsyłamy do tego, do tego komentarza, bo, tam, bo te problemy to nie jest najgorsze. Najgorsze są perspektywy, bo tych perspektyw nie ma, bo, bo nie ma klientów. Tu widzimy, że jeżeli chodzi o gaz, jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku ropy naftowej. To nie jest tak jeden do jeden, bo niektórzy tak przekładają, że a to zrobią tak samo jak z ropą. No nie. Specyfika tego gazu jest zupełnie, zupełnie inna. Zresztą tak to, co mówiłem, no Gazprom przestaje być spółką gazową, bo większość dochodów w tym momencie już jest z ropy. Za moment, jak dalej pójdzie, to będzie z, z, tych, z instytucji. Finansowych, czyli z Gazprom banku, i, i ten gaz będzie na trzecim miejscu, tak? Bo to, jeżeli to będzie szło w tym kierunku. To ja zaryzykuję jedną tezę. Z długi, długi czas, różnymi sposobami, Rosjanie kreowali wizerunek. Gaz ziemny, błękitne paliwo, ekologiczne Eko. paliwo. Kiedy zdarto tą szatę, Okazało się, że król jest nagi, nie ma to nic wspólnego z eko i po prostu lawina, lawina zmyła ich możliwości w tym zakresie, i świat się już drugi raz nie da na to nabrać. Znaczy, więc to tam jest, to już możemy podyskutować tam jest chyba trochę większy problem, bo wyobraźmy sobie sytuację, że za kilka lat jest tam pokój, reżim się zmienia, z, 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 zmienia, no i teraz Gazprom, i nowatek. Dwie duże firmy wpuszczają na rynek takie ilości gazu z tych nowych swoich złóż. I mamy jeszcze Stany Zjednoczone, które mają też dosyć dużą ilość gazu, tak? Wiesz, trafiamy w taki moment, i mamy jeszcze firmy w Europie, które po, po, ze względów właśnie bezpieczeństwa pobudowały, prawie każdy kraj, swój gazoport, tak? I mamy sytuację taką, wiesz, że e, albo znaczy, ona nie jest dobra dla moim zdaniem gaz, Gazpromu, bo będzie musiał. E, znaczy on powinien teraz przejść restrukturyzację, bo be, w, w najlepszym razie zmierzy się z ogromną konkurencją i z bardzo tanim gazem. A w najgorszym razie e, no to może się zawinąć, tak? No bo jeżeli teraz. E, Rząd nie, no bo teraz tak naprawdę on wymaga od rządu, żeby zwolnił ich z podatków albo zmniejszył obciążenia podatkowe, no bo one stanowią faktycznie dużo. No ale oni prowadzą specjalną operację, to tak nie wiadomo, czy będą chcieli. Z drugiej strony, jak tego nie zrobią, to za dwa lata, no ale to za dwa lata, tak? No to trzeba będzie dopłacać do tego Gazpromu, tak? No bo skąd te pieniądze na pokrycie tych kosztów trzeba. Trzeba trzeba wziąć, tak? Tutaj poleganie na, tylko na tych oszczędnościach i na liniach kredytowych, no też się kończy, tak? Ja rozumiem, że Gazprom Bank może Gazpromowi pożyczyć i Bank i oni sobie tam jeszcze mogą przez dwa lata udawać, że wszystko jest ok na tych liniach kredytowych, no ale to bije też tak, tak dużą linię kredytową, bije, bije w ten system finansowy rosyjski. To no. też nie jest. Nie da się pieniędzy kreować z niczego przez zbyt długi czas. To jest na pewno. I zostaje jeszcze jeden czynnik, który widać zwłaszcza w planowaniu niemieckim, czyli zielony wodór, który do 2034 roku ma w dużym stopniu już wejść, podmieniając gaz ziemny w, w Niemczech. Za ich przykładem na pewno będą szły inne kraje, nawet jeśli to się wydłuży. No, no i teraz do 2040. Tak. I teraz Gazprom chciał w tym wszystkim brać udział. Ciao. Tylko zakładał, że będzie ten pośredni etap, czyli najpierw będą brali gaz przez 10 lat, a po tych. No plany były dobre, tak? Jakby nie ta specjalna operacja, to nawet myślę, że to by się udało te wszystkie plany Gazpromu. A potem przejdziemy, korzystając z tych samych rurociągów na zielony wodór i tak dalej, i tak dalej a mając rozbudowaną już infrastrukturę. No tylko, że się nie udało. No i teraz, żeby przejść na zielony wodór, to następne inwestycje. Kto za te inwestycje teraz w Rosji zapłaci? Jak się jeszcze te nie zwróciły, wiesz, ten ostatni projekt Gazpromu, który jeszcze nie ruszył, 50, no pewnie już 60 miliardów euro. Tak? No i kto? Jeszcze on nie ruszył, a już są wydane, tak? No cóż, Źle się wstrzelili, jeżeli chodzi o datę rozpoczęcia tej wojny. Ogólnie można powiedzieć, jeżeli popatrzymy na te, na te wydatki i na te inwestycje gazowe, to, to te inwestycje gazowe są, że tak powiem, spłacane z tych przychodów z ropy naftowej, bo cały czas gdzieś tam rząd musi do tego dopłacać, tudzież Gazprom i tak dalej, i tak dalej. No i wydaje się, że one się nigdy nie spłacą. Wiesz, co tak zamykając ten temat, kojarzy mi się to z sytuacją branży metalurgicznej, która zwłaszcza firm, które miały jednocześnie u siebie i hutnictwo aluminium, i hutnictwo innych wyżej marżowanych metali jak miedź lub nikier. Do produkcji aluminium trzeba 6 razy więcej energii niż do produkcji miedzi, a cena aluminium to jest 20 parę procent do 30 maksymalnie dochodziła jednej tony wyprodukowanej miedzi za jedną tonę aluminium a o wiele więcej nakładów energetycznych. I tutaj w przypadku gazu jest tak, towar, który wydobycie kosztuje, sprzedaje się go taniej niż ropę, a jednocześnie w tym momencie trzeba potężnie zainwestować, żeby go dalej móc sprzedawać. Taka sama no. sytuacja, bym powiedział. Tak, 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 tak. No tutaj yy, mówię, pomysł dobry, jak nie operacja, to może by to wypaliło, ale no niestety jesteśmy, albo stety jesteśmy w takiej sytuacji teraz, a nie innej. Teraz miejsce ósme, ja go umieściłem, bo ono jest troszeczkę zabawne, natomiast nie przykładałbym do tego dużej wagi. Tutaj Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że za 3 lata Rosja spadnie poniżej Turkmenistanu pod względem poziomu życia no i tutaj zdanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rosja w nadchodzących latach będzie nadal tracić swoją pozycję w rankingu krajów świata pod względem poziomu życia według szacunków właśnie funduszu Federacja Rosyjska zajmuje obecnie 60, 68 miejsce na świecie pod względem tutaj akurat oni podają produktu krajowego brutto to moim zdaniem jest taki średni do mierzenia Natomiast jeżeli chodzi o ubiegły rok, według tutaj funduszu, rosyjska gospodarka wygenerowała na mieszkańca 13 600 dolarów to jest 6 razy mniej niż USA, 4 razy mniej niż Niemcy i 10 razy mniej niż Luksemburg, który jest na pierwszym miejscu. No. Według funduszu w ciągu ostatnich 10 lat produkt krajowy brutto na mieszkańca Federacji Rosyjskiej spadł o 16%. W rezultacie, w rankingach Rosja znalazła się na tym samym poziomie, co Meksyp, Meksyk, a niżej od Panamy, czy Argentyny oraz Bułgarii, no już nie mówiąc o Węgrzech. Za, za chwilę podniosły się yy. głosy, że co my mówimy, był przecież PKB Rosji rośnie o czy z groszem procenta? Tylko tak. my na czym to rośnie? Na wszystkim, co się wybucha i pali. I nie no ale na teraz pojawia się wody. problem, bo tutaj moim zdaniem Międzynarodowy Fundusz, znaczy w sumie trudno jest to przewidzieć, bo trzeba by przewidzieć, kiedy zakończy się konflikt. Bo w tym momencie, jeżeli chodzi o udział tego przemysłu, który pracuje dla wojska, współpracuje z wojskiem, no sięga to 30% produktu krajowego brutto. Takie są też dane. Chwilą, gdyby się zakończyła ta operacja wojskowa, ta wojna, to no. co będzie z tym przemysłem? On stanie się obciążeniem, kulą. No, znaczy nie, no część nie, można nie próbować skruszyć. na eksport, tylko że pamiętajmy, że tu nastąpiła pewna prymitywizacja, jeżeli chodzi o ostatnie tak. lata i tak naprawdę ten przemysł obronny, wojskowy, on nie polega na tym, że się coś produkuje, tylko coś się remontuje, no chyba, że oni będą remontować nadal jeszcze jakieś te kadłubki Aleki, i jakieś leki, stare chałubice i wysyłać, nie tak. wiem, do Afryki, tak, jako... Ale ilu klientów zrezygnowało z tych zwłaszcza wysokomarżowych produktów, jak samoloty, jak okręty podwodne? No, to, mówiłem już to kiedyś, to. tak, że im prostsza ta produkcja, tam gdzie jeszcze remont wchodzi w rachubę, to to się odbywa, a tam gdzie jest to bardziej skomplikowane, samoloty, okręty, tak, no to widzimy, jak to wygląda. Zobaczcie, ile okrętów i jakie Rosja oddała. Jeżeli chodzi o ten rok, zeszły rok, tak czy nawet 2022. Nie? I Oczywiście podobnie z samolotami, jak to wygląda. Informacja ta też fajnie komponuje z informacjami z kolei Banku Światowego, na którego raport powołał się Donald Tusk w swoim przemówieniu, obiecując, że Polska za pięć lat wyprzedzi Wielką Brytanię, jeśli chodzi o dochód na mieszkańca per capita. I co więcej? Potwierdzają to wszystko brytyjscy, zarówno dziennikarze, jak i prawda. Brycy, tak, to... potwierdzają to, jest... to wszystko. Mhm. Więc spójrzmy, Rosja w tym momencie idzie w dół, ale twierdzą, że są gigantem. Polska pomaga napadniętemu i jednocześnie się okazuje, że cały czas ten dochód na osobę rośnie. To mnie akurat cieszy. Tak, znaczy ja bym patrzył zawsze na inne, bo wielokrotnie zachęcam, żeby nie patrzeć na ten produkt krajowy brutto, tylko na przykład patrzeć na handel danego kraju, tak, czy inwestycje, szczególnie prywatne, bo to pokazuje kondycję kraju, zaufanie. Można też inne inne wskaźniki sobie patrzeć, też warto patrzeć na inflację w danym kraju, bo to też jest Wskaźnik, jeżeli kraj posiada wysoką inflację, no to trudno mówić tutaj o stabilnej gospodarce, no bo to jest gospodarka, która przeżywa jakieś olbrzymie problemy i najczęściej to się podwyższona. Przez wiele lat inflacja źle się kończy. Przykładem jest Turcja. Ma dobre wskaźniki okay. produktu krajowego brutto, natomiast jeżeli się zapytasz Turków, to nikt nie wskaże ci, że ten, że to idzie w dobrym kierunku tak, ich gospodarka, tak. No, ale to tak się kończą eksperymenty, jeśli chodzi o sposób zdławiania Och. inflacji przez obniżanie stóp procentowych. Tak, no, no nie tylko, tak, natomiast widzimy, że, że właśnie to jest przykład kraju, gdzie bo jeżeli byś spojrzał tylko na produkt krajowy brutto powiedział nie no oni się świetnie rozwijają tak z roku na rok to wszystko rośnie tylko pamiętajmy że ta inflacja bardzo często jest powiązana z tym produktem krajowym brutto przy wysokiej inflacji najczęściej ten produkt krajowy brutto jest wyższy tak dziwnym przypadkiem no bo zawsze rząd robi tak żeby ten instytut główny który to mierzy żeby tą inflację troszeczkę tak wiesz zaniżyć no i przez to fałszuje się tak naprawdę wskaźniki związane z produktem krajowym brutto. Już Jednocześnie... wielokrotnie mówiłem jak. I nie piszcie, że to w cenach stałych się mierzy, bo to się inaczej. Jednocześnie mierzy. ta. Ta premia inflacyjna, jaka jest, państwo z niej wygarnia jak najwięcej, żeby finansować te swoje rzeczywiste potrzeby tudzież no, niedobory, a. zwłaszcza w obszarze obronności i bezpieczeństwa. A kwestie te są w Turcji bardzo ważne i są bardzo ważnym punktem w budżecie, więc jest wesoło. Tak, a my słuchajcie, przejdziemy sobie do miejsca siódmego. Miejsce siódme, czyli kolejny region rosyjski zaczął konfiskować samochody i wysyłać je na specoperacje. Tym razem szef buryacji Aleksiej Cydenow zlecił Ministerstwu Transportu i Regionalnej Policji Drogowej opracowanie mechanizmu przekazywania skonfiskowanych pojazdów na potrzeby wojska i wojny na Ukrainie. Gubernator napisał o tym w swoich mediach społecznościowych. Wcześniej taką praktykę wysyłania skonfiskowanych samochodów na front zaczęło stosować terytorium Permu i, i Bashkor Baszkor to stan. Ja teraz mam takie proste pytanie. Konfiskaty są zazwyczaj skutkiem czegoś, przestępstw i przestępstw. tak dalej. Co innego jest mobilizowanie sprzętu. Tu nie pojawiło się hasło, że nie, mobilizują nie z gospodarki na potrzeby, tylko konfiskaty. Tak. A w Rosji to oznacza, że jest znowu sposób na zarabianie pieniędzy przez tych, którzy robią egzekucję tego typu postanowień o konfiskacie. Tak, nie, znowu... akurat tutaj ta Burjacja to jest dosyć ciekawy region, bo tam połowa kierowców prowadzi samochody w stanie nietrzeźwym. Tak mniej więcej to <laughs> wygląda, jeżeli chodzi o... O, dane my kiedyś zrobiliśmy, tak? Buryacja należy do tych rejonów, gdzie najwięcej osób wsiada um, zadumanych do samochodu. No i tutaj y, te kontrole nie są częste, natomiast y, w zeszłym roku zatrzymano, słuchajcie, 8 tysięcy kierowców z oznakami mocnej, mocnego zadumania. Y, i spośród tych zatrzymanych, zatrzymano 1200 samochodów. Yy, przepraszam, yy, zostało yy, aresztowanych 1200 osób, yy, skonfiskowano 266 samochodów. A więc natomiast moim zdaniem tam jest potencjał tam jest potencjał tak. konfiskaty. Ale spójrz, jaki to jest yy, kraina. kraina w Rosji. Jak bardzo dotknięta przez tą specjalną operację wojskową. Zabrano stamtąd największy odsetek mężczyzn, chyba tak. spośród wszystkich, no związek chyba tuwy. Tuwa, Jakuś, aburiacja, to tak. Bym... Tak. Eksploatacja, że tak powiem, demograficzna przepotężna na potrzeby specjalnej operacji wojskowej. Teraz jeszcze wydrenują ich z samochodów, to co im tam jeszcze zostanie? No tylko kobiety. No bo. No tak. No, ale to chyba już. Mają mhm. pecha. Tutaj samochód, przypomnijmy, podobnie chyba jak w Polsce, chyba też jest takie prawo może zostać odebrany sprawcy, nawet jeśli jest współwłasnością. W takim wypadku, drugi właściciel ma prawo żądać zapłaty swojego udziału w drodze odrębnego pozwu. Tutaj. Szacuje się, że jeżeli chodzi o ten rok, no te samochody zaczną być wysyłane właśnie jako ten udział, kolejny burjacji w specoperacji na front. Ale oprócz tego, to jeżeli z jakiegoś powodu nie da się takiego samochodu wyegzekwować, żeby go zabrać, to mogą wyegzekwować z innych składników majątku. Tak. tak. <laughs> Więc ktoś na tym na pewno skorzysta. No, pewnie tak, pewnie tak. Słuchajcie, teraz dosyć ciekawe miejsce, miejsce szóste i o nim sobie troszeczkę więcej powiemy. Indie dostarczyły do Rosji rekordową liczbę smartfonów. W lutym Indie dostarczyły na rynek rosyjski smartfony o rekordowej wartości, jak na handel z Rosją 36 milionów dolarów. W efekcie ta kategoria towarów stała się główną kategorią indyjskiego eksportu do Federacji Rosyjskiej, co pokazuje, jak tragiczna jest sytuacja. Tak? 36 milionów w smartfonach i już jest to główny towar eksportowy Indii. Wyprzedziły w tym momencie leki. Wolumen eksportu Właśnie. smartfonów do Federacji Rosyjskiej wzrósł. Dwunastokrotnie i półtora krotnie w porównaniu ze styczniem. Przypomnijmy, że na drugim miejscu pod względem dostaw na rynek rosyjski z Indii są leki i tu jest tylko 27 milionów dolarów. Na kolejnym miejscu płytki ścienne, potem są krewetki i czarna herbata. I jednak jest też dobra informacja, że to jest nie koniec, bo jeżeli chodzi o ten handel, tam mamy no niesamowitą nierównowagę, to już przekraczającą kilkanaście, znaczy kilkanaście, czyli razy: no bo Rosja kupuje głównie ropę mówię, Rosja sprzedaje ropę naftową, Indie kupują ropę naftową głównie, a w drugą stronę właśnie wysyłają smartfony za 36 milionów, leki za 27 milionów, płytki ścienne, krewetki za 10 milionów. Ale też jest dobra informacja, bo rząd Indii zniósł zakaz eksportu cebuli obowiązujący od 8 grudnia 2023 roku. Jednocześnie organ regulacyjny ustalił minimalną cenę eksportową cebuli na 550 dolarów za tonę metryczną, a w Rosji ta cebula może być potrzebna, tak? bo ta cena cebuli wzrosła, jeżeli chodzi o zeszły rok. Ale w Rosji zawsze, jeżeli już musieli sami liczyć na siebie, to te ich działki przydomowe wszelkiego typu były zapełnione kapustą, cebulą i ziemniakami. Te trzy warzywa są podstawą Ważne. sposobu na przetrwanie Rosjan. Więc jeżeli nie mogli mieć tego więcej, a zawsze zawsze potrzebują. Każdego z cebuli się w Rosji wykorzysta, no to jest problem. Ale naprawdę mnie zastanawia to, dlaczego te kwoty eksportu z Indii do Rosji. No, nawet zamykają się w skali miesiąca poniżej 100 milionów dolarów. To jest śmieszna kwota w porównaniu z wartością to jest niesamowite. Nie? Rosyjskiej do Indii. No to wiesz, jak no. oni mają teraz wymienić te rupie na ruble, tak, jak tutaj sprzedadzą, no muszą te cebulina sprzedawać, to może wtedy trochę się polepszy. Leki, no wiesz, Indie są potentatem, jeżeli chodzi o leki, tak, no można powiedzieć Chiny, Indie, tak, szczególnie Ale no jeżeli mówili, chodzi o generyki. Te... Rosjanie zarzucali, że jakość tych leków jest nie taka i nie jest to priorytetem. No a i miało być lepiej, a nadal iści. nie jest lepiej, tak? Miało być lepiej, <grym> tak. miało być większe, no a to są takie, no takie jak z krajem trzeciego świata, tak? No, nie wiem, jakie mają tam z Afryką tą wymianę, teraz z głowy nie pamiętam, ale coś mi się kojarzy, że podobne są liczby, jeżeli chodzi o te... Jest jeszcze skórę. jedna rzecz, która tutaj jest sygnalizowana. Ile było... Przymiarek do tych rosyjskich telefonów, alternatyw dla y, iPhone'ów i wszystkiego? Chociaż nawet się chwalił, trzymał już takiego rusofona Putin. Nie ma tego. Brakuje. Nie ma, są chińskie, tutaj chińskie, potem chińskie, te potem chińskie. I potem właśnie y, te indyjskie, ale. Okay. Czyli rosyjska elektronika, produkcja telefonów nie podołała jakości ani ilości. A o tym będziemy mówić, bo mamy bardzo ciekawy punkt, o którym pisałem na tygodniu, a na którym się pewnie też skupimy. Natomiast teraz przejdziemy sobie do miejsca piątego. Rosyjscy analitycy przewidują wzrost cen diesla, jeżeli chodzi na o. Na rynku wewnętrznym? Na rynku wewnętrznym, tak. I tu czytamy: Wzrost detalicznych cen benzyny w Rosji w ciągu najbliższych kilku miesięcy zrówna się ze stopą inflacji, prognozuje Siergiej Tereszkin, dyrektor generalny rynku produktów naftowych Open Oil Market. Jednocześnie wzrost cen oleju napędowego będzie w dalszym ciągu przewyższał inflację w kraju. Zauważa ekspert. Według na cena giełdowa benzyny latem przekroczy 55 tysięcy rubli za tonę. Jednocześnie cena oleju napędowego przekroczy 60 tysięcy rubli za tonę. A więc, mamy taką nie po raz pierwszy w Rosji sytuację, kiedy ten diesel jest droższy od benzyny. Scenariusz ten zakłada utrzymanie dotychczasowych zasad płatności tłumiących, podkreśla analityk. W kwietniu poinformowano, że gabinet ministrów Rosji rozpoczął aktywną dyskusję na temat nowych sposobów ograniczenia wzrostu cen benzyny i oleju napędowego, zwłaszcza przed rozpoczęciem sezonu dużego popytu na paliwa. I ja w tym tygodniu dosyć dużo na ten temat mówiłem, dlatego że Rosji grożą braki benzyny, jeżeli utrzymają się ukraińskie ataki i Rosjanie nie znajdą na to recepty. Widać, że w przypadku niektórych rafinerii, tak jak Riazań no rafineria jest atakowana po raz drugi. Tak. Z czterech linii trzy uszkodzone. Natomiast niektóre rafinerie mają obronę przeciwlotniczą i sobie radzą z tymi atakami dronów. A więc widzimy taką pewną, nie wiem, czy tu losowość, czy zaradność. Ja ostatnio nie wiem jak to. Pytanie. Jak kiedy to tam się nazwać, okaże, że poszczególne koncerny płacą dowódcom jednostek obrony przeciwlotniczej, żeby były wtedy, kiedy trzeba, to i tam, żeby zgłaszały, nie wiem, skalę uszkodzeń, żeby nie można ich było przesunąć w inne miejsca. Jakoś mam takie przeczucie, nie mam żadnego dowodu, ale tak patrząc na to i słuchając tego, co ty teraz mówisz, jakoś tak mi się wydaje, że trafiłem. Trafiłem dokładnie w to, co, w, to czym, w tą przyczynę, dlaczego niektóre sobie radzą lepiej, a niektóre nie. Bo jeżeli taki dowódca jednostki przeciwlotniczej ma kraść, czy to paliwo, no, będzie to niezły interes, czy robić inne głupoty, ryzykując, że straci za to stanowisko, a w tym momencie zapłacą mu i nie będzie się musiał nawet z nikim dzielić, wykonuje robotę dla państwa, chroni ważne obiekty, a że chroni tylko ten i tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne zarobić. zarobi? Państwo tak, Jeszcze tam można... Rosjanie Od co jakiś czas mówią o tych nowych jakichś systemach do ochrony tych rafinerii, no ale cały czas wszystko jest w planach. Są te automatyczne, mobilne systemy z karabinami maszynowymi, teraz stworzone gdzieś ma być prezentacja w lato tego. Rafinerie mają być to też wyposażane. Mamy tak, te to siatki. To czy tam kopuły antydronowe, które chyba wydaje się, że nie sprawdziły się? Czyli być może w przypadku jakichś lekkich dronów się sprawdzają, natomiast w przypadku tych, którymi Ukraińcy dysponują, nie sprawdzają się. One są głównie montowane na, na zbiornikach. tak. W przypadku w tym momencie kolumn rektyfikacyjnych jeszcze nie są montowane. No, ale w przypadku tych zbiorników widzieliśmy, że pomimo montażu, jednak zbiorniki się zapaliły, a więc pytanie jest, czy jest sens, bo to jest dodatkowy koszt i dodatkowe problemy. Natomiast no mamy te rozporządzenie ministra energii, że kopuły te siatkowe mają być we wszystkich rafineriach, więc nie wiem, czy to będzie stosowane, czy nie. Widzimy też jedną rzecz, jeżeli chodzi o te ataki że nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o informowanie o atakach, bo jeżeli chodzi o jazań yy, i drugą rafinerię, to nie mieliśmy zgłoszeń o pożarze. Rafinerie nie zgłosiły pożarów, a mają taki obowiązek, tak? Bo tam masz całą tą procedurę, masz jednocześnie... cały system... Tak, ale informowanie o czymś takim podpada pod inny zakaz informowania o pewnych rzeczach, które się wydarzyły i są niekorzystne. Ale musieli na... dostać, wiesz, co podejrzewam, zgodę interes... lub jakiś papier, tak. że mogą to zrobić, no bo jeżeli nie zgłosisz pożaru, no to tak naprawdę, zgodnie z tymi chyba procedurami, no masz odpowiedzialność karną, tak, jeżeli ten, a więc. Z jednej strony, z drugiej ubezpieczyciele mogą wtedy być wkurzeni, ale z trzeciej. Teoretycznie nie wpływa to tak mocno na kurs akcji giełdowych danego, danego koncernu, skoro oficjalnie informacji nie ma, więc tutaj może być żonglerka różnymi przyczynami. Nie, ja myślę, że oni dostali jak gdyby taką możliwość na poziomie nawet rządowym, rafinerie i, i spółki, a nawet być może przykaz, żeby nie zgłaszać tego. Co jak gdyby powoduje szerzy, następne problemy. Szerzy. No tak. Bo masz pewne procedury, wiesz, że to, co trzeba wymienić, jak trzeba wymienić. No tak jak wszędzie, no masz takie procedury tak jak przy każdym pożarze, szczególnie takich dużych, ważnych. Masz procedurę, które trzeba wykonać i teraz te procedury nie muszą być wykonywane. Tak? Więc dla mnie to w ogóle bardzo dziwna sytuacja się zaczyna robić, jeżeli chodzi o tą oficjalną drogę. Ale pamiętajmy, kto jest największym użytkownikiem w tym momencie diesla: rosyjskie koleje i rosyjska armia. Tak, no koleje, bo mamy tutaj te spalinowe, oczywiście, one są w Rosji bardzo popularne. Rosyjska armia oraz rolnicy. I tam A mamy też taki rozdźwięk, tak? I tak, dalej. tak, mamy rozdźwięk, bo Rosjanie podają dosyć duży spadek eksportu diesla. Pamiętajmy, że paliwa to jest połowa przychodów. Z eksportu ropy naftowej i paliw, czyli ta ropa naftowa to jest połowa, paliwa to jest druga połowa, tak? I teraz, jeżeli chodzi o benzynę, to ten zakaz benzyny tak nie boli, bo benzyny, tak się mniej więcej 10% eksportowało produkcji eee, średnio, natomiast w przypadku diesla, no to jest 40% produkcji, nawet do 50 były momenty, że szło na eksport. I teraz tu mamy spadek w eksporcie 30-40% od tego, tam w zależności czy liczymy marzec czy kwiecień, a w produkcji spadli tylko o 4%. Tak przynajmniej się chwalili, jeżeli chodzi o kwiecień, a więc tutaj te liczby zupełnie się nie zgadzają. Pytanie jest, co się stało z resztą diesla, tak, jeżeli by wierzyć, że te dane są prawdziwe? Tak? Powiem ci tak: z dwóch kierunków miałem ostatnio, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, informację, że każdą ilość rosyjskiego diesla, Czyli popularnej D-dwójki, da się załatwić. Oczywiście nie będzie to wyglądało, że to jest rosyjskie. I takie informacje szły z Cypru no. i takie informacje no. szły z rejonu Ara. No i jak no. w ostatnich dniach zadaliśmy pytanie z kolegą tym samym źródłom, to takie bardzo dziwne, wymieniające odpowiedzi były. Czyli my do nich w takim razie spuentowaliśmy. Wiedzieliście, że takie coś się zdarzy, widząc jak wyglądają te ataki, i chcieliście na wyrwę. Pozałatwiać różne rzeczy i takich sygnałów, że różnego rodzaju handlowcy i pośrednicy chcieli zrobić numery, jak zrobiono Orlenowi z wenezuelską ropą, tylko że surową, to takie były próby właśnie wyrwania, wiedząc, że będą ograniczenia w eksporcie rosyjskiego diesla, przez wielu dziwnych pośredników działających w obszarze okołoeuropejskim. I na pewno ktoś się na to nieźle nadział. Zobaczymy, jak będą wyciekały stopniowo informacje o takich kłopotach. Bo to, co się zdarzyło Orlenowi w tej firmie, w tej spółce OTS w Szwajcarii, to nie jest coś, co się nie zdarza innym też. Znaczy, tutaj cały czas się mówi, jeżeli chodzi o te periodyki branżowe, że ten szary eksport. Jeżeli chodzi o paliwa, ma się dobrze, tak? a więc podejrzewam, że tutaj duża część tych paliw wycieka. Problem zacznie się tak, jak mówię, w maju, czy w, tak od połowy maja, pod koniec maja, bo tam się zwiększa ten popyt. Widzieliśmy, że w kwietniu Rosjanie rzucili bardzo dużą ilość benzyny z magazynów. Część im się spaliła z tych magazynów, ale to nie są jakieś duże ilości. Znaczy, małe też nie, tak powiedzmy, z 50 tysięcy im się spaliło. Tak się mniej więcej szacuje, jeżeli chodzi o te ataki na same składy paliw. Tam w jednym, w Smoleńsku, 26 i w tych pozostałych tam reszta. A wydaje się, że idą transporty z Białorusi i prawdopodobnie zaczną iść transporty z Kazachstanu, jeżeli chodzi o benzynę. Tak? Zobaczymy, Czyli, proszę, czy to pamiętajmy. Wystarczy. To będzie taka, w św... jest taka, koleje. taka sytuacja, bo benzyna do Kazachstanu jest wysyłana rosyjska i będzie teraz. Tak, ale jednocześnie rosyjskie koleje już sugerowały, że dobowa skala braku zdolności przewozowych dla paliw wynosiła ponad 3000 ton dobowa. Tak. Jeszcze nie zeszły skutki tych powodzi w południowo, znaczy w, w tej azjatyckiej prawie że części Rosji tam na południu. I dalej są różnego rodzaju objazdy, więc ten nawiz transportowy cały czas jest i nadal chyba jeszcze rośnie. Więc to powoduje nie, nie, nie do końca. Dlaczego? Dlaczego? Tak siat w tym momencie transport węgla. Ogólnie na węglu jest sytuacja. No, musieli nie. zrobić jakiś ruch, żeby przejąć tą część dostępności torów. Najprostszy jest y w momencie węgiel. Zgadza się? Nie, no, chodzi o ceny, tak. No, ceny są nieadekwatne, koszty poszły tak w górę, wszyscy uciekają. Te spółki zagraniczne, które jeszcze tam były w Rosji, uciekają, bo po prostu się nie opłaca i branża przeżywa no, duże problemy. W tym, momencie, w tym momencie rząd no, będzie musiał coś zrobić w tym roku albo dofinansować, zwolnił tam w tym, w tym momencie branżę z części ceł i podatków, ale moim zdaniem to jest jak gdyby za mało, bo on je jak gdyby wprowadził wcześniej, więc to jest taka można powiedzieć… Stosowanie z kieszeni lewej do prawej. Tak, natomiast przez to, że sytuacja jest w tym momencie taka jaka jest, a no i problemem są Chiny, bo Chiny przestały brać, bo mają tańszy węgiel z innych kierunków, tak, znaczy mniej, mniej biorą, tak może że zupełnie to też bym przesadził, ale mniej biorą. To też kiedyś mówiłem, jak to wygląda. No i sytuacja na węglu jest, no po prostu nie ma kto brać tego rosyjskiego węgla, pomimo, że jest często dobrej jakości. Jedynie to premium tam schodzi, ale to takie najwyższe, tak, a te energetyczne no nie schodzi zupełnie. Po raz pierwszy od dawna to właśnie Australia wbiła klina Rosji, bo z ich kopań odkrywkowych w tym momencie transportem masowym morskim, po tym jak się przeprosili w obszarze handlu z Chinami, z Chinami. rzucają. No nie tylko, nie no lubiło. tam jak gdyby całe otoczenie, tak. Tam są umowy o tym bezsłowej sprzedaży i po prostu no, nagle się okazało, że ten rosyjski węgiel jest e, za Wybierany. drogi, za tak, no i tak. A te koszty transportu są po prostu duże, bo koleje podniosły stawki, bo były wcześniej preferencyjne, no i to tak. Nie wygląda za dobrze. A my sobie przejdziemy do miejsca czwartego, na miejscu czwartym Turcja i trzeci, yy, największy bank turecki zaczął masowo odmawiać otwierania rachunków Rosjanom. My o tym mówiliśmy, że tam problemy są, jeżeli chodzi o przelewy. A teraz, od jakiegoś czasu zaczęły się problemy, jeżeli chodzi o tworzenie rachunków? Oficjalnie mówimy tutaj o Denis Banku. Denis Bank oficjalnie nie prowadził żadnych zakazów, natomiast konta są otwierane, ale wnioski przechodzą teraz przez wnikliwą kontrolę pod kątem ewentualnych naruszeń antyrosyjskich sankcji. No i jedno na dziesięć kont jest otwieranych. Nawet mając zezwolenie na pobyt stały, rejestrację w Turcji, nie da otworzyć się rachunku. Tutaj opisują tak to rosyjscy, nazwijmy to biznesmeni. Rachunek w Denis Banku można otworzyć tak naprawdę dopiero, jeżeli się wniesie depozyt 100 tysięcy dolarów lub więcej, chociaż tu też pewności nie ma. a Więc to taka jest Ale ruletka. Nie. Musisz wnieść tam, nie wiem, 200 tysięcy dolarów na dzień dobry. No i wtedy jest szansa, że jeżeli nie znajdą jakiegoś powiązania, no bo jak masz powiązanie, to ci nie otworzą, ale jeżeli nie masz żadnego powiązania, to jest szansa, że ten rachunek sobie otworzysz w tym tureckim banku. Ale to jest takie rosyjskie, oficjalnego pisma nie ma, tak. ale robią wszystko proceduralnie, tak, żebyś sam zrezygnował nawet z tego wszystkiego, albo prawdopodobieństwo jest niewielkie, aczkolwiek. Oczywiście wiedzą, jak na tym zarobić, bo Turcy bardzo dobrze umieją grać w lewe pieniążki. No, podejrzewam, że to na tym polega. Musisz wnieść duży wkład, dodatkowy wkład. No, i wtedy jest szansa, że jak jesteś czysty, to możesz otworzyć. I zostawić te pieniądze na nieoprocentowanym depozycie. Bank sobie będzie nimi obracał, wszyscy będą zadowoleni. E My teraz przechodzimy do mojego ulubionego miejsca w zestawieniu, miejsce trzecie. Kojarzysz taką firmę, korporację jak RUSNANO? Powiem ci, że właśnie nie kojarzę. A, no to sobie opowiemy. Państwowa korporacja RUSNANO, która w zeszłym roku ostrzegała przed groźbą bankructwa, zwróciła się teraz do rządu z prośbą o pomoc finansową. I tutaj podajemy za Interfaxem, który powołał się na sprawozdanie finansowe spółki. Ruznano potrzebuje pieniędzy na spłatę zadłużenia, którego wielkość na koniec ubiegłego roku osiągnęła prawie 70 miliardów rubli. Na początku roku Ruznano posiadał 5 miliardów rubli aktywów obrotowych, które zdaniem spółki pokrywały tylko krótkoterminowe zobowiązania. Ruznano przewiduje jednak problemy w przyszłości. Dług, w tym koszty jego obsługi, e, mogą być niedostatecznie zabezpieczone istniejącym majątkiem. Przypomnijmy, że utworzona w 2007 roku firma e, miała za cel budowę innowacyjnego przemysłu high-tech w Rosji. Uznano na lata 2010-2022, y, zgromadziło Ponad 110 miliardów rubli strat. Tak ten interes szedł dobrze. W październiku ubiegłego roku spółka ostrzegła, że spłaty zobowiązań ze środków własnych jest niemożliwa. W listopadzie 2021 roku uznano, był już na skraju niespłacalności, a wtedy firmę uratowało państwo. Stało się to rok po odejściu zróznano no dosyć znanej osoby Anatolia Czubajsa, stałego szefa państwowej korporacji od 2008 roku. W 2022 roku Czubajs opuścił Rosję, opuszczając stanowisko specjalnego przedstawiciela prezydenta do spraw zrównoważonego rozwoju Czubajs Czubajsa widziano w różnych krajach, w międzyczasie w Turcji, w Niemczech, w Włoszech i oczywiście w Izraelu. W maju 2024 wyszło na jaw, że Czubajs uruchomił na Uniwersytecie w Tel Awiwie Centrum Studiów Rosyjskich, które miało badać historię Rosji. No i już się pożegnał prawdopodobnie z Rosją. Prezydent Rosji Putin. Powiązał wyjazd Chubaisa z wielką dziurą finansową i obaczył, wszystkie problemy równano właśnie jego osobom. I tutaj mamy wypowiedź Putina. Być może boi się, że w końcu to wszystko doprowadzi do jakichś spraw karnych, więc szedł do podziemia. Sześć miesięcy później, Ruznano skierowało sprawę do sądu z prośbą o uznanie faktu, że dotychczasowe władze spółki zaniżyły zobowiązania według obecnego kierownictwa Państwowej Korporacji. Chobais i jego menadżerowie wyższego szczebla zniekształcali rzeczywistą sytuację finansową spółki, aby w dalszym ciągu akumulować pożyczki. Być może pracowali nad jakimiś aspektami maskowania i niewidzialności, dlatego tak zniekształcali intensywnie. To jest technologia high-tech. Ale jeżeli rzeczywiście skierowano intensywnie, powiedziałbym, że zainteresowanie potencjalnych widzów, zainteresowanie zagadnieniem na Izrael i Tel Awiw, yes. że tam właśnie się zalogował na dłuższy czas pan Anatolij Czubajsk, no to. to to może raczej nawet na pewno wzbudzi jakieś nastroje antyizraelskie w, w Rosji i wskazuje to jasno na to, że mogą to wykorzystać w dalszych poszukiwaniach różnych winnych za różne problemy rosyjskiego przemysłu. A ta innowacja miała dotyczyć między innymi produkcji chipów, półprzewodników. Oj, co tam nie było? Nan przede wszystkim nanotechnologia, optyka. Słuchaj, 100 film brało jak gdyby udział tutaj 16 projektów inwestycyjnych no to, to miało być wiesz taka nie że Dolina Krzemowa, no ale taka główna wiesz ta firma rosyjska która miała zdobywać świat tak? Wyszła z tego jedna wielka pralnia pieniędzy i to wiesz było robione przez tego w sumie zaufanego Putina no bo tak. Chubais był tym takim wiesz tak, tak. to znane nazwisko no a okazało się, że tu, że tak powiem, prawdopodobnie zdefraudował, a prawdopodobnie nigdy tam nie było szans na jakiekolwiek innowacje, więc to tak to po rosyjsku. Ale tak na szybko zamieniając 110 miliardów yy, strat, z, z no to z, nie no, jest dużo, miliard. Tak? No, miliard dolarów z, z groszem, no to tak nie przesadza. No nie, no, nie nie przesadzą, ale mówimy o tych zobowiązaniach, tak? Bo jak gdyby podejrzewam, że. Są zobowiązania, to jeszcze tam było. Będzie więcej, tak. Mhm. No, a więc jak na razie nie słychać o następnej firmie high-tech tutaj, pomimo, że do 2035 roku przypominam, że Rosja ma być liderem w tym obszarze. Tak. Obok Stanów Zjednoczonych i Chin. Tak. Więc ma wyprzedzić wszystkie europejskie kraje i ma stać się światowym liderem, jeżeli chodzi o właśnie opiekę zdrowotną, nanotechnologię, chipy, różne takie rzeczy. Tak. Jeszcze nie ma właśnie tych firm, no bo ta ostatnia właśnie teraz bankrutuje, no ale chyba to nie przeszkadza rządowi, żeby tworzyć kolejne miraże, tak? Trudno miraże na, i wirtualne nazwać. byty. Miejsce drugie. Miejsce drugie dosyć ciekawe, to związane głównie ze Stanami Zjednoczonymi. Kraje G7 przygotowują kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów dolarów i chcą tutaj korzystać z zamrożonych aktywów rosyjskich. No i tutaj Stany Zjednoczone naciskają na pozostałe kraje G7. Czytajmy, Niemcy, bo to jest główny, jak gdyby hamulcowy tego procesu. Włosi się podobno już zgodzili, pozostałe kraje są za. Zmniejszono ten pakiet, bo wcześniej mówiono o 200 miliardach, teraz zmniejszono do, ten pierwszy ma, być, ma wynosić tylko 50 miliardów i ma być z pieniędzy, oparty na pieniądzach właśnie skonfiskowanych tudzież zamrożonych, jeżeli chodzi o rosyjskie aktywa. Najbardziej prawdopodobny jest ten wariant z obligacjami. Tak, tutaj przewiduje się nawet takie dwie emisje tych obligacji. Amerykanie szacują, że takie obligacje mogą wygenerować 30-40 miliardów w ciągu najbliższych lat i nawet 60 miliardów w ciągu następnych 15-20 lat. Ale to jest takie zachowawcze, żeby nie zrobić mhm. ruchu ostatecznego w postaci pełnozakresowej konfiskaty, bo wykorzystać są te, ten pierwszy pakiet rosyjskich zamrożonych środków jako zabezpieczenie. Dzięki tak. temu no bezpieczniejsze są tego typu obligacje. Jak mają takie zabezpieczenia materialne, o których wszyscy ciągle mówią i je znają, no to liczba klientów na tak pewny papier może być spora no zobaczymy zobaczymy tu Amerykanie powie... znaczy są takie wypowiedzi że no, że on... że oczekują tutaj od krajów G7 przyłączenia się do dyskusji tak żeby nie okazało się że Stany Zjednoczone będą jedynym krajem który taką pomoc przekaże więc myślę że do jakiegoś kompromisu znając tutaj Pozostałe kraje pewnie dojdzie i te obligacje są prawdopodobne, chociaż jaka to będzie forma w tym momencie nie wiem. Czasu już jest nie za dużo, no bo mamy mieć to spotkanie tych krajów G7, tak? W czerwcu we Włoszech. Tu wydaje się, że Włoch tak jak powiedziałem, zgodzą się na te, szczególnie że są gospodarze a no więc im zależy, żeby. Jakimś sukcesem zakończyło się to spotkanie. Zobaczymy, co Niemcy powiedzą. Chociaż pozycja Niemiec jest w tym momencie w ogóle, jeżeli chodzi o świat i obecną sytuację polityczną, najsłabsza od. No od dekad. Od dekad, tak. Tak Szczególnie, że w Niemczech by wybory też, a więc tutaj w przyszłym roku. więc no, ale tymczasem i tak Europę, pamiętajmy, determinują wybory do Europarlamentu, gdzie obydwie strony, czyli zarówno ci, którzy są antyrosyjscy, jak i ci, którzy są prorosyjscy, bardzo dużo sobie po tych wyborach obiecują. Yy, tak, myślę, że troszeczkę przereklamowane to są wybory, tak? Jakoś to z, 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 znacznie się nic nie zmieni, bo żadna ze znaczy, stron ja nie to będzie jakiejś będzie... diametralnej przewagi, tak? Ja w Polsce myślę, że będzie słaba frekwencja. Tak hmm. dużo wyborów skumulowanych w tak krótkim czasie spowoduje, że naprawdę ludziom się nie będzie chciało iść. Wiesz co, nie wiem, ja na temat polskiej polityki się staram nie wypowiadać. Więc A to ja nawet co. nie jest polityka, to jest po prostu moja opinia na temat nastawienia ludzi jako takich wyborców do, nie wchodząc hmm. kompletnie w zagadnienia polityczne. Być może, no ale znając Polskę, to będzie i tak związane z polską polityką. Hmm. Aktywacja lub deaktywacja tych ludzi do pójścia na, na wybory te europejskie. I słuchajcie, przeszliśmy płynnie do miejsca pierwszego. No, i miejsce pierwsze no stało się to, co miało się stać: czyli kolejny zakaz eksportu zgodnie ze schematami afer, afer które wcześniej były. Czy paliwowej, czy jajecznej, tym razem rząd zakazuje eksportu cukru w całej Rosji. Mówimy tutaj o zakazie eksportu cukru trzcinowego, buraczanego oraz czystej Sacharozy. Ograniczenie będzie obowiązywało w tym momencie do 31 sierpnia 2024. No i. W nie obowiązuje do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, tam obowiązuje w ramach limity kontyngentów, są. Tak, są limity, a więc to nie jest tak, że tam sobie, no bo oni już wiedzą, że ktoś mógłby wywieźć do tej Armenii, na przykład, tak, tu gdzieś na Białoruś czy Kazachstanu, no i każdy z tych krajów dostał kontyngent, tak, dla Armenii. Do Armenii można wyeksportować 28 tysięcy ton, Mało, 5 tysięcy ton do Kazachstanu, 120 tysięcy ton, 120 tysięcy ton do Kazachstanu, do Kirgistanu, 28 tysięcy ton. No i to są małe ilości. Przypomnijmy, że w 2023 Rosja zwiększyła produkcję cukru buraczanego do ponad 6 milionów ton, dokładnie 6 milionów 600 tysięcy i to był wzrost o 10% jak widać no ilość jest niewystarczająca tutaj mamy cały no tak, czas ale... duże. Tak, na, na szybko się zastanówmy rekordowa produkcja cukru jednocześnie musi go brakować skoro ograniczają eksport no, no eksport był rekordowy ten... też to do czego ten eksport... eks... to... ale do czego ten cukier w tym momencie jest wykorzystywany, no ja rozumiem, że pędzą na potęgę alkohol i cukier jest do tego potrzebny, no ale czy to aż tyle? Rzeczywiście, duży eksport. Duże zużycie. Wysokie ceny kakao, chociaż ostatnio mamy korektę na kakale. Ale znam paru gości, którzy zarobili, bo dawno temu obstawili w długim terminie, że ceny kakao będą rosły. No to naprawdę dobrze o tym myśli. No, ale efekt jest taki, że. Oprócz tego, że Rosjanie mają problem, bo za dużo się eksportowało, to jeszcze zaczął się też problem i wyzwanie, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, czyli brak nasion, jeżeli chodzi o buraka cukrowego, ponieważ oni sobie strzelili w stopę i oni nakazali tą lokalizację, no i teraz mogą mieć problem w najbliższych latach, jeżeli chodzi o plony. No tak, a jeszcze nasiona buraka cukrowego to nie są drobne rzeczy, to są takie spore kulki. Znaczy, oni wszystko importują. Te wszystkie nasiona, które to pochodzą z importu, mają małą produkcję własnych i to gdzieś im, jak oni tam robili te różne zakazy, nakazy, i to mieli ten pomysł, że te firmy to. muszą się zlokalizować i po, podzielić się tym know-how. Tak? I nikt się nie chciał podzielić jakoś dziwnym trafem, i przestali po prostu wysyłać do Rosji. No i oni się teraz obudzili, tam z, y, znosili te limity, no ale problem, jak gdyby, że tak powiem, nie został y, naprawiony. Nie, no produkcji nasion, że tak powiem, materiału siewnego nie da się tak zrobić z roku na rok nagle. To jest zawsze rozłożone bardziej w czasie. Jeżeli nie zaplanowali tego wcześniej, to rzeczywiście mają potencjał. Tak, no tutaj po prostu się obawiają, że wyzwaniem jest terminowe otrzymanie przez gospodarstwa nasion buraka cukrowego, który w dużej mierze nadal jest importowany, a dostawy zostały no, tak naprawdę na na prośbę Rosji, no bo jakby Rosja nie robiła tych takich ruchów, to by nikt im nie ograniczał tego, bo tam nie było żadnych sankcji. To sami Rosjanie sobie wymyślili, że będą teraz przejmować. Autarkia. Tak, tak. Autarkia im się zamściła Tak im to wyszło. I wynikiem właśnie tego, to może być początek problemów, no bo jeżeli się okaże, że te plony w tym roku będą buraka słabe, no to ten. Nie wiem, jak długo cukier można magazynować, bo nie jestem tutaj specjalistą. W odpowiednich warunkach pewnie długo, ale chyba Rosjanie nigdy nie magazynowali jakiejś dużej ilości cukru i to chyba nie no, jest. Ale prosty. jeszcze cukier pod wpływem wilgoci się zbryla. Jest no mówię, to trzeba mieć odpowiednie, odpowiednie warunki. warunki. Tak, ładnie tak, no, przechowywania to, to nie jest pierwsze. Co? A no, więc. Ale tam napisali również o produkcji. Cukru z buraka, znaczy z buraka tylko z trzciny. No a oni brali tak. dużo tego z Kuby sprzedając dalej, no to, to by znaczyło, że również ten import skuby jakoś jest za mały względem tego co Nie, wiesz co, mieli. po prostu zrobili zakaz po całości, bo, bo jest obawa, że jeżeli chodzi o te miesiące letnie, to ten cukier po prostu mocno zdrożeje i chcą temu przeciwdziałać. A no nie cieszmy się, bo u nas pewnie analogiczną sytuację zobaczymy z galopującymi cenami cukru w okresie poprzedzającym produkcję przetworów. A jeszcze w tym roku, bądźmy szczerzy, mnóstwo ludzi mówi, działkowców i sadowników, i jak ubogi to będzie sezon, jeśli chodzi o owoce i warzywa, znaczy o owoce i warzywa tak wymarzło wszystko, to może to akurat spowodować, że nie będzie takiego takiej konsumpcji cukru, natomiast i tak, i tak zapłacimy więcej za te wszystkie e, owoce, jakie w Polsce w tym sezonie niestety się nie urodzą. No tak, znaczy By było... nie wiem, bo nie znam się na tych rolno spożywczych rzeczach i nie wiem nawet jak, jak to wyglądało w Polsce. No, ale widziałeś chyba takie filmy, jak palili ogniska, żeby ogrzać winorośle albo właśnie sady. Nie, nie. Jakoś no to ja były cały czas takie chyba sceny... w tej tylko Rosji siedzę, to, nie, no to jest tak mało. ostatnie się... trzech ostatnio tygodni, interesuje. były takie sytuacje. Kto nie zareagował na te skokowe obniżki temperatur i tak gwałtowne przymrozki, kiedy już były pąki, często kwiat A. się już pojawiał na drzewach, to niestety stracił, potężnia. No dobrze, zobaczymy, co przyniesie lato. Czy ten, ex, czy ten zakaz eksportu będzie wystarczający dla rosyjskiego rynku, bo tu najczęściej było tak, że po tym zakazie eksportu najczęściej następowały jakieś braki, patrząc na historię, na innych produktach. Zobaczymy, czy tym razem tak samo będzie. No, braki cukru w Rosji to poważny problem i było to w 2022 roku, udało się to wtedy rozwiązać. No Zobaczymy, jak to będzie w tym roku, przewidywałbym problemów na benzynie, a z cukrem się okaże. W takim razie to była ostatnia wiadomość, miejsce pierwsze. Ja ze swojej strony dziękuję Maćku, dziękuję widzowie. Ja ze swojej strony... Też dziękuję i przepraszam za mój katar. No niestety porwany na ognisko e, przypłaciłem Co się za jakimś katarkiem, się bo aż tak porwał? ciepło nie było. To jest, ten... Tak, zostałem uprowadzony, Jasny? porwany, karmiono mnie, pojono i w ogóle ze względu Aha. na moje urodziny. Dziękuję wszystkim za życzenia. Przy, przy okazji testuję teraz sprzęt turystyczny, który w najbliższym czasie będzie przeze mnie używany. Fajne tytanowe kubeczki producenta nie podam, ale się sprawdzają. I dziękuję wszystkim serdecznie za to, że spędziliście z nami ostatni majówkowy wieczór. Trzymajcie się. Do zobaczenia się. za moment Do. w wieczorze z Kremlinką. Cześć. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.